Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, w dzisiejszym materiale zastanowimy się, co jest lepsze. Czy typowy magazynek, czyli strzelamy dopiero jak nam się wszystko załaduje, czekamy na to bardzo długo i właśnie przedstawicielem takim podręcznikowym wręcz tego typu czołgów jest AMX-50-100, którego teraz widzicie na swoich ekranach, monitorach. No, czy może lepszy jest system dosyłający pociski? Innymi słowy, mamy w magazynku, powiedzmy, ileś pocisków, 3, 4, i kiedy wystrzelimy, to automatycznie nam się ten brakujący doładowuje. Oczywiście możemy wystrzelić wszystkie i wtedy to działa tak jak w normalnym magazynku, aczkolwiek ten pierwszy pocisk załaduje nam się szybciej, o wiele szybciej, wiadomo, natomiast wszystkie pociski załadują nam się o wiele wolniej niż normalnie. Przynajmniej taka reguła mniej więcej jest. No więc kiedyś było wszystko bardzo proste. Albo wybieraliście sobie czołg z normalnym działem, albo wybieraliście sobie czołg z magazynkiem. Tutaj zaleta oczywiście potężna, czyli akurat AMX-50-100 może zabrać tych pocisków dużo i może wykończyć jednym magazynkiem praktycznie każdy czołg. No tutaj niestety kolega miał niesamowitego pecha i szkoda, że go Progetto zostawił, bo... No nie, nie zostawił go. No teraz byłby bezbronny AMX-50-100, tak? No a tak Progetto może go po prostu dobić. Słuchajcie, tak jak mówiłem, kiedyś było to proste, natomiast dzisiaj mamy mnogość systemów, a będzie ich jeszcze więcej, bo przecież pamiętacie, że nadchodzą niszczyciele, które będą miały jeszcze trochę inny mechanizm, mianowicie niby będzie magazynek, ale pomiędzy pociskami będzie bardzo długa przerwa, natomiast ładowanie magazynka będzie krótkie. No cóż, o tu jeszcze AMX-50-100 ma oczywiście słaby pancerz, to jest jego bardzo, bardzo duży minus. Tutaj mamy dwa ogryski. Co lepsze? Otóż jednoznacznie oczywiście nie da się powiedzieć i można powiedzieć, że w zależności od sytuacji, tak? No, w niektórych sytuacjach zdecydowanie lepiej sprawdzi się taki magazynek, jak tu kolega ma, a w innych mechanizm taki dosyłający do magazynka. W jakich sytuacjach, na jakich mapkach sprawdzi się to, co teraz kolega tutaj ma? Czyli na przykład AMX-50-100, w ogóle jakikolwiek magazynek. Przede wszystkim w każdej sytuacji, w której musimy skończyć wiele czołgów. Mając magazynek, w którym są trzy pociski tylko, możemy skończyć trzech przeciwników, prawda? Oczywiście w zależności od tego, jaką mamy alfę i jakie ogryski, na jakie ogryski wyjeżdżamy. To jest taki ewenement troszeczkę WOTA, że czołg, który jest już na wykończeniu, tak, ma 2 HP na przykład, no jest tak samo groźny jak czołg, który ma 100% HP. No, tutaj widzicie, to jest wada oczywiście magazynka. Kolega mógłby sobie tu postrzelać, ale jeszcze nie załadowany. Niestety. No, tutaj kolega bardzo mocno ryzykuje, szczerze mówiąc. Ale udało mu się pięknie trafić. Ten bokiem stoi. No cóż, jeżeli ktoś magazynek zlekceważy, to bardzo źle się to na nim odbije. Ponieważ życie ma się tylko jedno w każdej bitwie i niestety nie można się odrodzić, nie można się naprawić, w sensie odzyskać punktów HP. Tak więc, wyjeżdżając na magazynek, no przede wszystkim magazynek ma bardzo duży fear factor. Wada tego, bo wada jest ogromna. Jeżeli przeciwnik liczy pociski, które wystrzelicie, a przynajmniej na wyższych poziomach i bardziej, powiedzmy, doświadczeni gracze liczą, no to niestety, ale w pewnym momencie jesteście zupełnie bezbronni. Czyli to jest wada ogromna. Czy nas stać na to, żeby być bezbronnym? Oczywiście można temu przeciwdziałać. Można
atakować z takiej pozycji, chociaż nie zawsze da się, ale można z takiej pozycji atakować, w której jak wystrzelicie magazynek, zdążycie się schować i przeciwnik będzie musiał trochę do was jechać. Ta pozycja jest tutaj idealnym przykładem. Zobaczcie, jeżeli kolega wystrzeli wszystkie pociski i te czołgi, które są w oddaleniu, zorientują się, to i tak nie dadzą rady tutaj wjechać, prawda? Więc można temu jakoś przeciwdziałać. Natomiast wszędzie tam, gdzie jesteście bardzo blisko przeciwnika, to was może uratować tylko mobilność tego czołgu. Na przykład batczaty tutaj dlatego są lubiane, ponieważ są, oprócz tego, że mają magazynek, no to są szybkie, tak? Jeżeli macie czołg wolniejszy, który ma magazynek, to niestety już pola manewru za bardzo nie ma. Takim przykładem dosyć wolnego czołgu z magazynkiem jest na przykład XOR, albo jest na przykład T-69. To są pojazdy, które oczywiście nie są jakieś super wolne, tak? Natomiast nie są na tyle szybkie, żeby po wystrzeleniu magazynka uciec bez żadnego problemu przeciwnikowi. Nie będziemy tutaj może całej tej bitwy oglądać, ponieważ chciałbym teraz opowiedzieć o drugiej stronie medalu, czyli czołgach z dosyłaczem, z dosyłaniem do magazynka tak naprawdę. No i mamy drugą stronę medalu i typowy przedstawiciel tej drugiej strony medalu, czyli Progetto. Progetto, czołg bardzo, bardzo lubiany. Oczywiście również posiada magazynek, ale różni się od swoich braciaków w tym, że może w każdej chwili doładować sobie pocisk do niego. Tak, czyli nie można grać tak jak zwykłym, czyli wszystko strzelamy, chociaż no, można w ten sposób grać, natomiast ten pierwszy pocisk załaduje nam się dosyć szybko. Jakie to ma zalety, jakie ma wady? Wadą jest, powiedzmy, ogólny czas, chociaż to też jest różnie w przypadku tych czołgów, bo są czołgi lepsze, gorsze, ale ogólnie wadą jest czas strzelania, jeżeli zachce nam się grać typowo tak jak zwykłym magazynkiem, czyli strzelamy wszystkie pociski, czekamy aż nam się wszystko naładuje, znowu strzelamy wszystkie pociski i tak dalej, i tak dalej. Plus oczywiście jest taki, że pociski nam się doładowują, czyli możemy strzelić jeden albo dwa i za jakiś czas nam się coś doładuje. No, w normalnym magazynku mamy wtedy niesamowity dylemat. Mamy 5 na przykład w magazynku, wystrzeliliśmy 2 i co dalej? Czy powinniśmy ładować cały magazyn, co będzie trwało wieki, czy może jeździć z tymi 3, prawda? W przypadku takich czołgów z doładowaniem tego dylematu nie ma, ponieważ wystrzelimy 1, doładuje nam się, wystrzelimy 2, też te 2 nam się doładują. Nie ma tego momentu tak zwanej bezbronności, a raczej trzeba było powiedzieć, ten moment jest bardzo krótki. No bo on w każdym czołgu występuje, nawet tym bez żadnych magazynków, tak? Kiedy wystrzelimy. Natomiast tutaj przeciwnik, który gra przeciwko Progetto, musi zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy. Szybko mu się po prostu te pociski doładowują. Oczywiście Progetto, akurat ten, którego tu wybrałem, jest pewnym ewenementem. No to jest czołg bardzo dobry. Nie wszystkie czołgi z tym mechanizmem są tak dobre jak Progetto, tak przyjemne w grze. No więc co powinniśmy... O, jest XOR-ek. No XOR-ek jest typowym przedstawicielem magazynka, któremu ładuje się to wieki, tak? I do tego jeszcze nie jest na tyle szybki, żeby uciec. No niestety, XOR z Progetto tak naprawdę nie ma wielkich szans. Mimo tego, iż działo też ma celne penetracje, ma naprawdę świetną, zwłaszcza jak ktoś gra na Goldzie, rewelacyjną. Natomiast pojedynki z Progetto dla XOR-a kończą się zazwyczaj bardzo, bardzo źle. No niestety. Co sądzicie, który system bardziej wam odpowiada? Czy chcielibyście, żeby do WOTA wchodziło więcej magazynków normalnych, czy też może czołgów z dosylaniem?
A jeżeli już gracie zwykłym magazynkiem przeciwko takiemu, to czy gra wam się dobrze, czy też nie? No, oczywiście to jest pytanie do tych, którzy grają czołgami włoskimi, ale niedługo będzie tych pojazdów, no na razie jest niewiele, ale będzie ich na pewno więcej. WG nie przepuści takiej okazji, żeby tutaj coś jeszcze dołożyć. Zobaczcie. No kolega tutaj gra akurat bardzo przytomnie, bo za każdym razem stara się trzymać na gąsce. Zobaczcie, tutaj poczekał i to bardzo poczekał. Teraz to już może mu się nie udać, ale jednak udało się. No to trzeba się bardziej pilnować też takim, prawda? Można bardzo efektywnie wykorzystywać ten mechanizm, jeżeli się wie, w którym momencie strzelić i kiedy opłaca się wszystkie wystrzelić. No bo to nie jest tak, że w pojeździe typu Progetto nigdy nie opłaca się wystrzelić wszystkich pocisków. Są takie momenty, w których możemy skończyć przeciwnika, albo takie momenty, w których jesteśmy na tyle daleko od przeciwnika, że po prostu możemy sobie pozwolić na wystrzelenie wszystkich, bo i tak zanim dojedziemy, to nam się to doładuje, albo przynajmniej dwa nam się doładują. No tutaj kolega ma szansę zrobić świetny wynik, ponieważ spotowane są pojazdy. No ale spotowanie się właśnie zakończyło chyba. Dla mnie osobiście te czołgi z doładowaniem, jeżeli są ruchliwe, o wiele bardziej upierdliwe są. Po prostu nigdy nie wiadomo, ile jeszcze ma w tym magazynku, tak? No, pomijając sytuację, gdzie dokładnie sobie to wyliczymy, to tak jest to bardziej niebezpieczne, po prostu. Chociaż wyjeżdżając jeden na jeden na czołg z magazynkiem, bardzo często wiemy dokładnie, ile alfy ma przeciwnik i ile jest w stanie zrobić na magazynek. Oczywiście pomijam momenty, kiedy nam tam amunicja wybuchnie albo podpalenie dostajemy. No to są już takie bardziej losowe zdarzenia w wocie. Natomiast ogólnie, no wiemy, wyjedzie na nas i będzie mógł strzelić za 1200 średnio, tak? My mamy życia 1600, więc jest ogromna szansa, że nie uda się to koledze sympatycznemu. Jak wystrzeli wszystko, wtedy jest nasz. Z takim czołgiem jak Progetto, czy ogólnie włoskie czołgi, no, wszystko zależy od tego, jak gra przeciwnik, tak? Czy pozwoli sobie na wystrzelenie wszystkich pocisków, a pamiętajmy, że nawet jak pozwoli, to i tak szybko mu się ten załaduje, znaczy stosunkowo szybko. No, jest to troszeczkę bardziej upierdliwe dla mnie. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, chętnie się dowiem. No, ten burasek jednak został polowany. Myślę, że obejrzymy tą bitwę do końca, ponieważ tu jest fenomenalny wynik zrobiony. Weekendek. O, te 95 jedzie. Zobaczcie, że kolega strzela tak, żeby jak najrzadziej wyładować się z dwóch lub więcej pocisków. Zazwyczaj stara się jednak strzelać tym pierwszym pociskiem, bo wtedy po prostu DPM jest największy, tak? No przeciwników jest jeszcze mnóstwo, tu przewaga jest naprawdę duża. O, jedzie. Oczywiście Progetto nie jest czołgiem wszystko mającym. Jego pancerz pozostawia wiele do życzenia, wiadomo. Chociaż potrafi wieżą odbić jakieś przedziwne strzały. Już mi się zdarzało. Proszę bardzo. No jest, to działo jest bardzo, bardzo przyjemne. Zobaczcie, kolega czeka, aż nam się... No teraz to nie będzie miał chyba wyjścia, ale poczeka. Jest raz, będzie detrak. O nie, czyli czeka, cały czas czeka. Chociaż zdetrakowanie obiekta w takim miejscu spowodowałoby, że nie mógłby już działa opuścić. Ale też
Obecnie nie wiadomo, co wożą przeciwnicy. No, pozwolił sobie na wystrzelenie dwóch. To jest fajnie tak obserwować, żeby gdzieś, no tutaj boją się wyjechać troszeczkę. O kurczę, że to weszło. Wcale nie musiało to wejść. Zobaczcie, tą jedną pestką, najszybciej ładowaną pestką kolega gra cały czas. O, a to znowu mogłoby wejść, ale nie weszło. Jest Xor. No, dla kolegi Xor teraz niebezpieczny, bo 670 życia to jest niedużo. Wow! No i to był moment, w którym już trzeba wystrzelić, prawda? Te wszystkie pociski. No ale zobaczcie, że teraz ładowanie o wiele dłużej, ale już jest pestka! Już w tym momencie jest. Trochę to inaczej wygląda, jak mamy dużą alfę, prawda? Są trzy. Są trzy. No, gdyby się schował, to może by życie uratował. Zobaczcie, jest 6200 uszkodzeń. Ale bardzo dużo czasu kolega grał tylko na pierwszej pestce. Tylko na pierwszym pocisku. O, no teraz nie wyszło. Teraz ten drugi strzał. Pierwszy jak pierwszy, ale drugi powinien wejść, a jednak nie wszedł. No jednak to kółko losowania. Maszyna losująca jest pusta, tak, w momencie kiedy strzelamy. Ale się wystawił bokiem, no kurka wodna. Co ten E75? Widział, że tu jest jedyny przeciwnik i bokiem sobie wyjechał? Przedziwne nieraz sytuacje są. E75 groźny przeciwnik, no ale kolega tutaj, zobaczcie, że Progetto oprócz przyjemnego działa, chociaż alfa wiadomo, że nie jest tutaj za duża, ale działo jest bardzo przyjemne, no jeszcze jest pojazdem mobilnym, tak? Czyli można przeciwnika zaskoczyć. Kolega prawdopodobnie oczekuje, żeby zaczną kapować i tego kapującego będzie chciał rozwalić. No bo jest 3.40. O kurka. Czy taran? Tak. Kurczę, nie udało się. Szkoda. Ale jednak. Oszczędność pocisków. No przy tej ilości, jaką kolega ma, zobaczcie, że... Tu kolejna rzecz. Mamy już 7800 uszkodzeń, czyli wynik... Fenomenalny, fantastyczny, jak na poziom 8. No teraz się oczywiście spodziewają, wiedzą dokładnie gdzie. T95 może załatwić jednym strzałem. Xor dwoma strzałami, także niebezpieczna dosyć sytuacja. Kolega z Zagórki będzie miał spota, jeżeli oni coś zaczynają robić, to będzie widać co. Tutaj jeszcze drzewka widzę poprzewracane. No, nic nie widać. T95, szczerze mówiąc, on powinien być w pobliżu kółka. No bo on i tak tutaj nie jest w stanie za dużo zrobić. No czekamy, ja to przyspieszę troszeczkę. Jest koniec. Ta 95 pewnie nawet nie zdąży dojechać do tego kapowania. O! Ho, 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 kurka! Nie, no to siwy dym, no. No to był pech, to był naprawdę ogromny, ogromny pech, że akurat kolega wyjechał i T95 był przygotowany, że z tej strony będzie wyjazd. Ale bitwa fantastyczna była. Okej,
Zgodnie z tematem przewodnim, co wolicie? Dosyłacz, czyli magazynek z dosyłaczem tak jakby, czy też taki zwykły, czysty magazynek? To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.